mieliśmy do czynienia z pięknym epizodem. Kilku żołnierzy dokonało naprawdę heroicznej rzeczy na wzniesieniu Kalwaria, które góruje tutaj nad Rymanowem, i wśród tych ludzi był właśnie Stanisław Mistygacz. To był człowiek, który miał 24 lata. W sytuacji, kiedy został sam, zaczął się oszczeliwać i brakło mu amunicji, robiła się cisza. Niemcy podeszli bardzo blisko i wtedy żołnierz odbezpieczył granat i się wysadził. Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o nieznanym bohaterze Rymanowa, co więcej, o bohaterze, którego imieniem nazwano w Rymanowie aż dwie ulice. Moimi gośćmi są dzisiaj Ryszard Krukar i Krzysztof Buczek. Mówić będziemy o Stanisławie Mitkowskim vel Mistygaczu, najpierw jednak nakreślmy tło, w jakich ta historia się wydarzyła, o której zaraz opowiemy. Lato 1939 roku na tych terenach było bardzo nerwowe. Na pogranicze polsko-słowackie ściągały oddziały z Sanoka, ale także ściągały oddziały z Lidy, z Sejn. Byli to strzelcy, byli to saperzy. Wszystko było związane z tą atmosferą wojny. Ludzie, politycy mieli już świadomość, że wojna wybuchnie. Tylko nie byliśmy świadomi tego, jaka będzie skala tej wojny, ani dokładnie nie wiedzieliśmy, kto nas zaatakuje. Wiedzieliśmy, że Słowacja jest w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, więc również ta granica polsko-słowacka była zabezpieczona. Wiedzieliśmy, że Niemcy nas mogą zaatakować, ale nikt nie znał Blitzkriegu. Nikt nie miał świadomości, jakie będzie tempo tego tutaj natarcia. Terenów Rymanowa oraz terenów tych przygranicznych polsko-słowackich broniła grupa armii Karpaty. Rymanów znalazł się w zakresie działania 3 Brygady Górskiej dowodzonej przez Jana Kotwicza. Oprócz tego pod koniec sierpnia zaczęto formować obrony narodowe. Obrona narodowa Rymanów tych terenów między Wróblikiem a Rymanowem i dalej tam w kierunku Jaślic broniła grupa obrony narodowej Brzozów, dowodzona przez Jana Krausa. Czym były obrony narodowe? W gruncie rzeczy były to takie, można powiedzieć, pospolite ruszenia. Mieszkańców tych terenów, dowodzonych przez oficerów rezerwy Wojska Polskiego. Dla przykładu można powiedzieć, że niedaleko Rymanowa w Klinkówce na Kamiennej Górze dowodził Jan Ginalski, pochodzący tutaj z Krosna, weteran I wojny światowej, weteran wojny polsko-bolszewickiej, weteran również wojny polsko-ukraińskiej. I on został oddelegowany właśnie, żeby tutaj dowodzić właśnie tym miejscem obrony. Wojna rozpoczęła się 1 września, jak tu wiemy, natomiast przez pierwsze 7 dni Rymanów był stosunkowo bezpieczny. Trwały walki na granicy polsko-słowackiej, w okolicy Czeremchy, w okolicy Jaślisk, w okolicy Dukli oczywiście. Natomiast Rymanów jako miejsce kluczowe pod tym względem, że było to miasteczko położone na wzgórzu. Z jednej strony droga prosta na Węgry, no bo wiadomo, że w 1939 roku tam była granica polsko-węgierska, czy tak się to tutaj mówiło, no tam była tutaj Słowacja, natomiast ludzie to cały czas traktowali jako tutaj Węgry. Dalej Rymanów otwierał drogę w kierunku Sanoka, dalej na Przemyśl i dalej też na Lwów. I teraz można było się zastanawiać, z której strony przyjdzie ten atak. No spodziewali się obrońcy Rymanowa, że atak przyjdzie od Słowacji, ponieważ to jest raptem kilkanaście kilometrów. I stąd mało można było się tutaj spodziewać, że atak przyjdzie od strony Krosna. To jest właśnie, wchodzi to pojęcie Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu zaledwie 8 dni jednostki niemieckie, dywizje pancerne, łącznie z czołgami, z lotnictwem, były w stanie pokonać tak dużą odległość, że znalazły się na przedpolach Rymanowa. Szacuje się, że w ataku na Rymanów 9 września wzięły udział oprócz jednostek piechoty także lotnictwo i 32 czołgi. Atakowała bardzo dużo, ale na tym polegał właśnie ten Blitzkrieg. Bardzo szybki, zmasowany atak, który miał zaskoczyć przeciwników. I w tym kontekście obrony narodowe
działały przez może jeden dzień, dwa dni i tyle. Nieraz te odwroty, te marsze nocne, były to przeważnie marsze tutaj nocne, miały aż 60 km. To jest bardzo dużo. Tutaj w naszym w przypadku obrony narodowej Brzozów ten przeskok był oczywiście mniejszy, ponieważ oni 9 września po 9 września wycofali się na linię rzeki San. Ale zanim się wycofali, mieliśmy do czynienia z pięknym epizodem kilku żołnierzy, może 5, może tutaj 7, może tutaj 10, no podania różnie tutaj mówią, dokonało naprawdę heroicznej rzeczy na wzniesieniu Kalwaria, które góruje tutaj nad Rymanowem, i wśród tych ludzi był właśnie Stanisław Mistygacz. Właśnie, jak Stanisław Mistygacz znalazł się w Rymanowie? Czy Stanisław Mistygacz był z jednostki sformowanej w Lidzie, został tu przyrzucony wraz ze swoimi jednostkami. I znalazł się w grupie, która była na pierwszej linii obrony Rymanowa. Było to w rejonie szosy relacji Krosno-Sanok i na niewielkim wzgórzu, na którym była kiedyś cegielnia i zabudowa, ulokowała się jakaś jednostka, pewnie drużyna szczelców z bronią lekką. Może część z nich była jakaś kolejna na Kalwarii. Natomiast to wzgórze tej cegielni to jest takim elementem podnóża Kalwarii. I tym sposobem, że tutaj się ulokowali, mieli dobre pole widzenia aż do Klimkówki. To jest 2 kilometry czystego pola. I tym sposobem zaskoczyli wojska niemieckie atakujące Rymanów. I co się stało? Że w ataku tym zginął dowodzący tym natarciem oficer niemiecki, chyba w stopniu majora, który jechał na motorze, prowadził to natarcie. Jak gdyby może nie przewidywali, że Rymanów się będzie bronił. Bo to takie było trochę bezmyślne, z tym, że takie trochę podnoszące morale, pokazujące, że trzeba atakować. Tym szybkim atakiem miał być ten rajd motorowy i te zmotoryzowanych jednostek. I po prostu on zginął w Klimkówce, po prostu trafiony, nie wiem, przez kogoś przypadkowo, przez snajpera, myślę, że trudno dzisiaj mówić, po prostu zginął. Więc przez moment nasiliły się potężne oszczoł Rymanowa, artyleryjski i bombardowanie samolotów. I ci żołnierze gdyby zostali tutaj bezbronni, bo ze swoją bronią ręczną niewiele już mogli zdziałać. Zbliżające się jednostki spowodowały, że oni się zaczęli wycofywać w kierunku Kalwarii. I to już znam z relacji swojego taty, który był w tym czasie w swoim rodzinnym domu, tu pod Kalwarią, dom, który do dzisiaj jeszcze stoi. To jest dom Jana i Olony Potockich, który przeżył całą okupację, przeżył 1944 rok jako jeden z nielicznych domów tu z tej strony Rymanowa. I do dzisiaj jeszcze jest. I ojciec mówi, że został tam z kobietami, które były zgromadzone, i dziećmi w piwnicy, które się ukrywały, się chroniły przed oszczami artyleryjskim. I mówi, że widział, że dwóch żołnierzy prowadzi trzeciego, który jest chyba ranny ciężko, bo już odsadkiem sił dochodził, i doszli na podwórko. I tutaj się stała taka scena, że on, ten żołnierz ranny mówi: zostawcie mnie, bo wszyscy nie jesteśmy w stanie się ewakuować. Wy się ratujcie, a ja tu zostanę. I został na tym podwórku. Chcieli go zabrać, bo ojciec mówi, chcieliśmy go, bo jest ranny, może go zabierzemy, mój, tu są same kobiety, ściągniemy ci mundur, przykryjemy cię pierzynami. On mówi: nie, ja mam was bronić, a nie wy mnie chronić. Żołnierz do ostatniej kropli krwi. Niestety, są to takie chwile, gdzie trzeba się zastanowić nad heroizmem tych osób, które, to był człowiek, który miał 24 lata i do końca chciał być tym obrońcą. W sytuacji, kiedy został tam, zaczął się ostrzeliwać i brakło mu amunicji, robiła się cisza. Niemcy podeszli bardzo blisko i wtedy żołnierz odbezpieczył granat i się wysadził.
Niemcy jeszcze ustawili karabin maszynowy i zaczęli ostrzeliwać to miejsce, gdzie był wybuch, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Pierwszy ktoś strzelał, potem był wybuch. No niestety po pewnym czasie podeszli. No już zobaczyli tylko nieżyjącego żołnierza. Wyprowadzili te kobiety na zewnątrz, bo sprawdzili, czy ktoś jeszcze jest. No nie było już nikogo, tylko dzieci i płaczące kobiety. Ja mówię, no popatrzyli, mówię, no ojciec jeszcze był, bo to był takim chłopakiem dorastającym, około dwudziestki. Mówi, to trzeba go pochować. I na tym się praktycznie skończyło. Natomiast jego heroizm może spowodował to, że ci żołnierze już więcej nie szukali niczego, bo widzieli, że on zrobił ten czyn, który jest czynem honorowym żołnierza. Nie wygraliśmy z nim, on wygrał z nami. Nie byliśmy w stanie go wziąć nawet do niewoli. Być może dlatego też przystali na propozycję proboszcza, żeby nie pacyfikować Rymanowa. To była już kolejna sprawa, ponieważ ja jeszcze może parę słów powiem, że ta armia jeszcze miała może wyższe morale. To była jednostka górska z Bawarii. Tak, dobrze wyszkolona. Dobrze wyszkolona. Ludzie z doświadczeniem wojennym. Pierwszej wojny. Tam obowiązywały jeszcze jakieś... Zasady. Jakiś kodeks. Zasady, tak. Kodeks wojenny. Bo przy drugim rodzinnym domu, już ze strony mamy Bolanowskich, została też babcia i moja mama, 11-letnia. I też jak atakowali, to wskoczył żołnierz niemiecki przez okno do domu. Bo z drugiej strony już byli jeszcze żołnierze. I no, jak wybił szybę, no to tam wpadł do pokoju i tam na szafce stał taki obrazek święty. Ten obrazek spadł. To on niczym wyszedł, to się wrócił, poniósł ten obrazek i go postawił na szafkę. A na w odległości jakieś 150 metrów od domu leżał ranny żołnierz polski, który był ranny w łopatkę i mówił, no babcia mówi, no już pewnie go zastrzelą teraz, no bo no niestety, no takie z kolei te rzeczy. No i podeszło do niego dwóch żołnierzy niemieckich, zdjęli karabiny i mówi, o już go zastrzelą. A oni rozłożyli karabiny, zrobili nosze, położyli pałatkę, wzięli go i go nieśli, tego żołnierza, do punktu patronkowego. Czyli ten początek wojny może był jeszcze taki bardzo humanitarny, powiedziałbym, chociaż no też tragiczny w wielu przypadkach, ale gdyby Mitkowski się nie wysadził, mógł też przeżyć. Ale z drugiej strony, tym czynem heroicznym też spowodował, że inaczej patrzono na tych obrońców. Nieliczna garstka nie poddała się. Po prostu część z nich wycofała się, a ci, co zostali, to zginęli. Tak, jeszcze chciałem tylko dodać, że ten szlachetny czyn, no tak, to można powiedzieć takie honorowe samobójstwo Mistygacza, to się wpisuje w pewien kontekst obrońców września 1939 roku, ponieważ do arkanów polskiej historii, do takich, można powiedzieć, kontekstów kulturowych przeszło takie zachowanie, jak na przykład Władysław Raginis w Wiźnie, gdzie właśnie też wiedział, że już nie ma szans zatrzymać tej potężnej niemieckiej nawały, odprawił swoich żołnierzy, a sam zamknął się w bunkrze i po prostu też się honorowo wysadził. Później nawet też główny dowodzący wówczas Hans Guderian przyznał, że to jest bardzo szlachetny człowiek, a do arkanów historii przyszedł jako w ogóle Spartanin. Także myślę, że ja nie powiem, że Rymanów ma swojego Raginisa, tylko powiem, że Rymanów ma swojego Mistygacza, ponieważ w kontekście tych wydarzeń jest to pewna szlachetność, taki honor polskiego żołnierza z II Rzeczypospolitej, który przysięga obronić. I tak jak pan tutaj powiedział, no on nie jest po to, żeby jego broniono, tylko on przyszedł po to, żeby on bronił. To jest naprawdę bardzo szlachetna postawa. Bardzo szlachetna postawa i myślę, że zasługuje na pamięć i na najwyższą pamięć. Tak. Jedną myślę, że też z tych form pamięci, pamiętania o bohaterach są właśnie te nazwy ulic, które w Rymanowie są dwie. Właśnie Mitkowskiego i Mistygacza. I skąd się to wzięło, tak? Właśnie, skąd się to wzięło? To bo mamy jedną osobę, a dwa nazwiska. Sytuacja jest tego, że z dokumentów, które ojciec, który za to znalazł przy Stanisławie, przy już nieżyjącym Stanisławie, był jego adres, były osobiste jakieś sprawy i z racji tego, że no, Niemcy pozwolili go pochować, znaczy chcieli pochować go, to wieczorem zrobiono szybki pogrzeb na cmentarzu. Ojciec zachował dokumenty,
a Stanisława pochowano. Więc nie było tam jeszcze opisane na grobie, kto to leży, bo to był taki okres, nie pisano, że żołnierz. Po wojnie było wiadomo, że tam leży żołnierz, który zginął w 1939 roku. Ojciec wie, że to jest Stanisław Mistygacz. I tam może była jakaś informacja, czy jakaś tam taka tablica nagrobkowa odręcznie napisana, ale w latach 60. Lokalny Zbobit, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, uznał, że należy tą osobowość jak gdyby uhonorować tego żołnierza. I godnie pochować. Znaczy on już był pochowany, zrobiono mu tylko nagrobek i tablicę. Ale ze wskazaniem, że to był żołnierz. I to był żołnierz 1939 roku. Z tym, że no, taka była kontrowersja, no nie bardzo wiedziano jakie nazwisko, no na M, na to, no Mistygacz, a to takie, no może Mitkowski. No i praktycznie to ładnie brzmiało. Napisano Mitkowski. Temu żołnierzu już było chyba wszystko jedno, jak go nazwano. On był tylko obrońcą. I jego imieniem nazwano ulicę w Rymanowie. Mitkowskiego, zresztą ulicę bardzo długą, znaną, nawet urząd gminy mieści się przy ulicy Mitkowskiego. I tak było do lat 90., kiedy Stowarzyszenie Nasz Rymanów już zaczęło przywracać tą prawdę o tych bohaterach. Zmieniono tablicę na nagrobku, wpisano Stanisław Mistygacz, urodzony w 1935 roku, zginął bohatersko na ziemi rymanowskiej. Już pisano Stanisław Mistygacz. No i była sprawa, czy zmienić nazwę ulicy. No można byłoby zmienić, ale to oprócz dużych formalności i uciążliwości nic by nie zmieniło. Byłoby może więcej nawet bałaganu niż pożytku. Znaleziono kolejną ulicę, która nie miała swojej nazwy i jest w pobliżu cmentarza. I właśnie nazwano tą ulicę imieniem Mistygacza. Słyszę, że to jest blisko tej cegielni, Kalwarii? Tam, tak, czy bliżej jest... nawet, także jest w tym rejonie. Bo nie. Nie ma tego złego. Ta ulica Mistygacza to jest częścią ulicy, która kiedyś nazywała się Kalwaria. No, czyli że mamy Kalwaria, ulica Kalwaria została zmieniona. Historia musiała czekać na to, tak, że trzeba zatrzeć koło. A ulica, dawna Kalwaria ma w tej chwili nazwę ulicy Zielonej. Także Kalwaria jest w kierunku Kalwarii, a ta ulica, dawna Kalwaria jest ulicą Zieloną, a w części jest ulicą Mistygacza. I to jest tam właśnie mądrość po prostu dziejów. Musiała ta ulica czekać, także, i Mistygacz musiał tutaj czekać, żeby zostać uhonorowany. Doczekał się swojej ulicy. We właściwym miejscu. Ja jeszcze tu wspomnę, że w 1939 roku ojciec mając adresy po prostu rodzinne Stanisława Mistygacza, napisał do brata Edmunda kartkę. Napisał kartkę, no taką trochę tekstem konspiracyjnym. Takie niektóre elementy można przetoczyć. Ja tylko panu dosłownie na sekundkę jako tutaj nauczyciel historii, że jest genialne źródło po prostu, jak należało poinformować rodzinę o śmierci, nie wymieniając ani raz, nie mówiąc, że on był żołnierzem, że on walczył, że on tutaj zginął. To jest idealne, to jest odzwierciedlenie rzeczywistości, w jakiej ci ludzie musieli żyć. I z czym się po prostu mierzyć. Ta kartka jest absolutnie genialna. Widziałem się z pańskim bratem Stasiem, który był w Lidzie, a teraz zamieszkał w Rymanowie jeszcze od 9 września. Tak. Czyli wtedy, kiedy zginął. Lida i wrzesień. 9 września, kiedy zginął. To są takie, że ma tu swoich, że już nigdy nie pojedzie do domu. No. Także wzruszający tekst, tak, który bardzo. No niestety mówił o tej rzeczywistości, która tych ludzi otaczała. I ta kartka została wysłana. I w odpowiedzi na tą kartkę w 42 roku ojciec otrzymał od Edmunda Mistygacza życzenia. Szanownemu panu Krukarowi przesyłam i moja cała rodzina moc serdecznych życzeń noworocznych z poważaniem Mistygacz. Ładny tekst. Podejrzewam, że ta kartka jest pisana z obozu jenieckiego, bo on miał dwóch braci, Stanisław, i oni wszyscy byli na wojnie.
Tam się dotarli na niewoli, a Stanisław przestał żyć. Zwłaszcza, że tutaj mamy adres niemiecki. Niemiecki, więc to jest do sprawdzenia. I to się okazało, ja z panem Edmundem się spotkałem, bo on przyjeżdżał tu. I skąd ta kartka? Ponieważ on tu przyjechał w latach chyba 60. i przywiózł tą kartkę, oryginał, co ojciec mu napisał. I dlatego mam kopię tej kartki, która zatoczyła koło i wróciła do Rymanowa. W każdym razie dwa czy trzy razy brat Edmund tu przyjeżdżał na grup brata i no, przychodził do naszej rodziny, żeby się spotkać, porozmawiać. Pamięta pan te spotkania? Ja spotkałem, ja jeszcze pamiętam w latach 60., no może 65, Edmunda, jak przyjechał, dostojny, elegancki pan. Bo nawet pytał, czy gdzie tu jest, ja mówię, a do kogo pan się, a do Krukara, a do Jana? No tak, tak, no to ja jestem jego synem. Zwłaszcza, to też w tym miejscu, w tym czasie miało być spotkanie. Tak, mówię, zwłaszcza po charakterze pisma widać, że to taki bardzo wykształcony człowiek. To stara Kinderstuba też, tak, prawda? Tak, dokładnie, to jest przedwojenna. Przedwojenna, to musiał być ktoś, kto... Znaczy, ja patrzę na pismo, ponieważ moja babcia Bolanowska też podobnie pisała, bo ona jeszcze chodziła do szkoły austriackiej, no, na górnej posadzie. To się musiała kaligrafii uczyć. Tak, zawsze. Kaligrafii. I jeszcze pamięta wiele rzeczy i piosenek i tyle. I ja mówię, no skąd tak ładnie piszesz? No i co ciekawe, bo okupacja, to ona mogła rozmawiać po niemiecku. Tak. Bo miała skończone 4 klasy. Ale po niemiecku prawie mówiła biegle. Tak. Z pisaniem, no gotykiem pisałam też, ale już teraz... No. Trochę się zapomniał. Ale zwłaszcza jeszcze tak do tej okupacji nawiążę. Ja też pamiętam, jak mi mój dziadek opowiadał, mój pradziadek był na pierwszej wojnie światowej i też po niemiecku biegle władał. No przecież takie były czasy. I też nawiążę do tego, co pan Ryszard tutaj powiedział, że jednak w pierwsze dni wojny były takie bardziej cywilizowane jednak. Jakieś zasady jeszcze mniej więcej panowały. I też mi opowiadał o spotkaniu z tymi właśnie Niemcami, którzy przyszli do niego do domu i mówią, no to nam tu kazali przyjść, no co my będziemy, no to zaraz się skończy, będziemy żyć normalnie. No ale niestety nie skończyło się tak zaraz, trwało to tutaj dłużej, więc też to byli ludzie, którzy zdarzały się takie sytuacje i o tym też mi dziadek opowiadał, że nieraz, który Niemiec tutaj przychodził, spotykał swojego kolegę z okopów z pierwszej wojny światowej. Przecież takie sytuacje też były. Były jedy armii. Tak, to były bardzo skomplikowane czasy. Był to okres trudny, ten okres 1939 roku i bardzo heroiczny. No. Zostało te ślady i myślę, że jesteśmy w stanie pamiętać o Stanisławie Mistygaczu, który wrócił do swojego nazwiska tu i coraz bardziej jest popularyzowany. Tak. Co roku. Znaczy ja jeszcze jako harcerz w latach 60. stałem na grobie, na Warcie Honorowej, na Wszystkich Świętych, ale jako przy pomniku, przy grobie Mitkowskiego. No już przy Mistygaczu nie, już byłem za dorosły. Że jak się skończy pandemia, to myślę, że do tych dobrych tradycji trzeba będzie po prostu wrócić, bo szukamy sobie bohaterów bardzo daleko gdzieś, jako nasza społeczność lokalna, tutaj gmina Rymanów, szukamy sobie. Często my nawet nie wiemy, co nosi nasza ziemia, ile krwi zostało tutaj wylane, ile potu zostało przelane, ile ofiarności, heroizmu, a Stanisław Mistyga, człowiek, który pochodził spod Częstochowy. Czy to jest województwo częstochowskie, a miejscowości to poczta Popów. Była Popów. Tak. I nawet to ten jest człowiek na północ od Częstochowy jest tak, że... I on już się stał częścią naszej ziemi rymanowskiej. On tu jak napisał... Ojciec, właśnie, jak pisze w tym liście, on już stąd nie wyjedzie. Więc skoro są tu jego tutaj szczątki, to myślę, że w dobrym tonie będzie, żeby również jego takie dziedzictwo patriotyczne, jego taka Kinderstuba przedwojenna również towarzyszyła, zwłaszcza młodemu pokoleniu, któremu brakuje autorytetu. Myślę, że po naszej opowieści będziecie się Państwo przechadzać ulicą Mistygacza i Mitkowskiego z zupełnie innym wrażeniem i oczywiście zachęcamy do odkrywania historii Rymanowa.